Siema na wszystkim, z tej strony Powrót, jest kolejny odcinek z Dirta Trójki i lecimy, słuchajcie, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, z Machine Gunem i Monte Carlo się postaram. Może zacznijmy od Monte Carlo, bo tu, kurde, bo tu jest więcej tego. Zacznijmy od tego i zobaczymy, ile nam czasu zostanie. W bronie mamy DC, w open mamy, ale co tu jeszcze mamy? To nie, w 90, nie, dobra, czyli bierzemy open. No i dobra. You're totally owning the competition in every rally event. Show no mercy. Zobaczcie. A okej. Okay. Mamy 4 odcinki do przejechania. Początkowo mamy asfalt, widzę. Suchy. Nic nie pada, więc powinno być spoko. Dosyć dobrze mi się jedzie, bo przed chwilą nagrywam tak odcinek po drugim. Poprzednim odcinku driftowałem na koniec. Wydaje mi się, że. Oj. Nie wiadomo, jak się przyzwyczaić, ale daję radę. Dobrze czuję auto. Ostry nawrót, kurde. Au. Ało, ale mnie wybiło, kurde, tam. Ciśniemy, ciśniemy. Dopiero pół trasy, kurde, to jest drugi jakiś odcinek. Tak. Też chyba bardzo się tam rozpędzi. Fuck! Ale bym poleciał, kurde, w tą przepaść. Znowuż to samo. To sam błąd. Nawroty, już to widzę. Shit. Power! No nie, is it left into? Na pewno nie. Dobra, no miejmy nadzieję, że to będzie dobre miejsce na kontynuowanie. Tak, dobre. Finish. Bokiem. Kurde. Dobra, pierwsze miejsce 13. Zobaczmy, jak w porównaniu do innych. Panie. Klasa, kurde. Pokazaliśmy klasę. 3.30 gościu, kurde. Za mną 17 sekund. Ja byłem szybciej, no. Wolniej, nie?
No to jest bardzo dużo. Tym razem noc, ale w dalszym ciągu suchy asfalt. No miejmy nadzieję. Aczkolwiek w każdej chwili może przeistoczyć się to w jakiś tam zaśnieżony asfalt. Po takiej rzeczy były. O, fajny Mitsubishi. Bardzo fajny. Ten najnowszy oczywiście. No już nie podjeżdżaj, kurde. Rany. Jedziemy, bać się. W ogóle startujemy jako ostatni, więc... No być może będziemy kogoś wyprzedzać, ale nie wiem jak długa trasa jest. Into. Easy right. Okay. Easy left. 40. Easy left on the bridge. A, odwrotność, idziemy tego przed chwilą, chyba. Easy left, 60. Care, zaczęliśmy tutaj z mety poprzedniego. Stage opens. 60. Easy right. Podłogę. 40. Tak, odwrotność to jest, tylko pytanie czy to będzie tak... Nie, to nie będzie tak długie, bo zobaczcie, że już jest pół trasy przejechane. I to jest bardzo krótki odcinek akurat, nie? Nie wiem, czy tu zdążymy kogoś wyprzedzić. Cuts. Dobra. Przejdziemy dalej. Troszkę przesadzam. Mitsubishi raczej nie weźmiemy. No, zaraz meta, tutaj są ostre zakręty, a nie. Dali mi radę. W ostatniej chwili go wzięliśmy. Minuta 27, pierwsze miejsce oczywiście. Ale tu już nie będzie takiej dużej przewagi, no to jest troszeczkę mniejsza. Okej. Okay. Odcinek trasy numer 3. W dalszym ciągu słonecznie, w dalszym ciągu suchy asfalt. Oby jak najdłużej, bo tam gdzie jest ze śniegiem, no to troszeczkę gorzej. To sam chyba Mitsubishi startuje przed nami, nie wiem. Inna trasa całkowicie. Chyba. Nie, znowu zaczęliśmy z tej strony. Ale tym razem będzie całkowita odwrotność tej pierwszej trasy, bo zobaczcie, że... Tu jak jechaliśmy, to mieliśmy już prawie pół trasy, a teraz mamy nawet nie jedną czwartą, więc... Będzie wyprzedzania sporo chyba. Sorry! Oh my fucking god! To by się źle skończyło. Jest śnieg. No to teraz będzie się działo. No fuck. Lekkim ślizgiem, bo niestety nie da się inaczej. No to jest takie leciutki. Easy right.
No, zbliżamy się do dużej grupy. Out, ale wszystkich na pewno nie powyprzedzam. Dawaj. On the tarmac, yeah! Here we go. To będzie trzecie auto. Thank you. No tamtych już nie wyprzedzę raczej. Ale trzy auta wyprzedzone, nie? To jest sporo. Tak, to jest idealna odwrotność tego pierwszego, co jechaliśmy. No, jakby troszeczkę dłuższa była ta trasa, to byśmy jeszcze tych dwóch wzięli, ale... 31 miejsce. 3,44 gościu za nami. W klasyfikacji ogólnej to już jest w ogóle miazga, także tutaj nie mam się czego obawiać kompletnie. No i tu już mamy 12 minut, a jeszcze będzie jeden odcinek, także dobrze, słuchajcie, że wzięliśmy się za to, bo nie wiem, czy zdążymy tamten 3 odcinkowy wyścig do tego. A finały pewnie będą krótkie, więc myślę, że zrobimy sobie teraz po tym ten challenge cały tam jest do zrobienia. Na śniegu niestety startujemy. Nice. No takim lekkim śniegu w sumie fajnie się driftuje. Bierze się te zakręty. Szczęście. No tu już lecimy normalnie. Pół trasy za nami. No to raczej nikogo już nie wyprzedzimy. Jajajajajaj. Nie wyszło tak jak chciałem. Taki lekki właśnie chciałem. Kurde, jakiś... Ja pierdolę. No, 15 minut już, kurczę. Outstanding. You have me on the edge of my seat the entire race. Oh, dude, it's on now. Racking up podiums like they're going out of style. Okej, jestem sobotny z wami. Niestety przerwano mi. O, upakowano osiągnięcie La Grande Vistoire? Jakoś tak.
zobaczcie, że nie umiem czytać. Bo to chyba było, ja wiem, w francusku. Dobra, tu mamy pierwsze, tak jak mówiłem, tutaj jest 3 odcinki, 2 krótkie, 1 długi. I tutaj mamy 8 okrążeń. Weźmiemy sobie to, tak jak mówiłem, ten sprint cały. Powinno się udać. Akurat będzie, myślę, że 20 minut. O, Subaru. Najnowsze? Czy to jest dwójka? To jest dwójka, tak, dwójka Subaru. Start, o kurde, nie przepadam za tym. Tu będziemy robić kilka podejść, to już ja wiem. O. Myślę, że Subaru na razie się spisuje bardzo dobrze. Boję się jechać szybciej, bo nie wiem, co mnie czeka dalej po prostu. Okay. Come on! Dobra, ledwie co zaliczyło, no. You fucking kidding me? Gold i kurde... Gold medal performance all the way. Gold medal, ale auto rozwalone kompletnie, nie? Ja, ale crazy. Nie spodziewałem się takiej wyskoczki, kurczę, z tego tunelu. Ale jest gold, także ja jestem zadowolony. Mi więcej nie trzeba do szczęścia. Nie, to w sumie to szybko poszło, ale mimo wszystko te dwa wyścigi zostawimy sobie na przyszły odcinek. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie go. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.